Walutomat. Wymiana walut online dostępna całą dobę, 7 dni w tygodniu. Tanio, bezpiecznie i wygodnie. Również w wersji mobilnej. Natychmiastowe przelewy zagraniczne w euro. Wszędzie tam, gdzie tego potrzebujesz. Prowadzisz interesy lub łapiesz chwilę oddechu? To się dobrze składa, bo Walutomat jest zawsze pod ręką. To innowacyjna platforma wymiany walut. Walutomat. Upraszczamy wielowalutowy świat. Sprawdź nas. Mamy to, a dokładnie mamy końcówkę tygodnia i godzinę 18, która wybiła. A to oznacza, że kolację przy świecach czas zacząć. Dzień dobry. W doborowym towarzystwie, bo już nie sam, a wspólnie z Darkiem, więc możliwe, że poziom nie będzie tak wysoki jak przez ostatnie 2 tygodnie, za co od razu na starcie przepraszam. Jak ci się prowadziło samemu? Bardzo dobrze. Możecie się, tak naprawdę słuchacze mogą się wypowiedzieć, jak im się podobało, bo tutaj mniejsza z tym, jakie ja mam odczucia, bo mogę mieć gorsze, lepsze, mogą mieć lepszy, słabszy dzień, ale wypiszcie w komentarzach nawet nie tyle, jak wam się podobały nasze ostatnie live'y, a o tym, jak wam minął inwestycyjny tydzień. Czy na plusie, czy na minusie. A może bez pozycji? A może bez pozycji po prostu odpoczywacie, a jak odpoczywacie, no to wiadomo, miejsce na komentarz, gdzie warto odpoczywać, znajdziecie na naszym czacie. Dlaczego? Dlaczego? Bo mogą sobie pisać, żeby polecać. No tak, dobra. To polecajcie byczki, co tam na długi weekend, nie? Dokładnie tak. No to co, zaczynamy, lecimy z tematami. To jest niski, ale równy poziom. To jest najważniejsze. To jest najważniejsze, żeby trzymać poziom, bo później nie ma tak naprawdę... Są żarty, niezastąpione żarty o szczepionce na Odrę. Powiem ci, że nawet śmiechłem. O, ktoś tutaj wszedł, żeby dać propsy za grafikę. Kłaniam się nisko, bo to uwaga, ja jestem autorem tej grafiki. Ale ja byłem inspiracją. Ty zawsze jesteś moją muzą. Ty zawsze jesteś moją muzą. Przepychałem ten temat. I udało się. I temat został przepchany. Łapka w górę i lecimy. Lecimy z inflacją, która miała zrobić, czyli zaciągnąć ręczny, a wyszło z tego tak, że... Nie, ona miała zrobić tak. Czyli co to zrobił? Rozmawiać i robić... Czemu? No, że się wstrzymuje. Że stopklatka taka, stopklatka, tak? No, że jest... Okej, ale i tak tego nie zrobiła. Miało być 15,5, a jest 15,6. A jest 15,6, a to oznacza, że jest to najwyższy odczyt w historii, bo zrównaliśmy wierzchołek z czerwca. To znaczy, nie że w historii, no w historii to nie jest najwyższy odczyt, ale jest to najwyższy odczyt w tym roku. Wieku, okej, no przepraszam, bardzo. Czyli dla ciebie historia się kończy w... Historia to koniecówka 2000 rok, potem 99 to już nie. No to ta inflacja jest najwyższa od 97 roku. No i wystarczy. I dla mnie już jest najwyższa w historii. Tak, no i to już jest najwyższa ever. To nie odnalazłbyś się w podręczniku Historia i Teraźniejszość. Nie, absolutnie nie. Ale polecam. Dla mnie historia się zaczęła dopiero wtedy, kiedy profesor Adam Glapiński został wybrany na pierwszą kadencję. To jest nowożytność. Niektórzy mierzą to innymi faktami, na przykład religijnymi, a dla mnie takie wydarzenie jest taką chwilą wiekopomną. Jakbym miał wydawać alkohol, w sensie sprzedawać alkohol... Nieletnim to? No nie, że nieletnim ogólnie i gdyby to była wódka żytnia, to nazwałbym ją nowożytnia. A to było odnośnie? No tak sobie wymyśliłem. Okej, dobra, bo bardzo ciężko nam idzie w ogóle podzielić się z wami informacjami z tego tygodnia. Zaskoczenie wielkie. Mamy tutaj, wskakujemy oczywiście na platformę XStation, bo popatrzmy na to, jak ten pik inflacyjny wygląda, bo ten pik wygląda naprawdę bardzo ładnie. Mamy tutaj takie podejście, ono jest stromawe, tu mamy to wypłaszczenie. Stromawe. I tutaj oczywiście pojawiły się głosy rozsądku, bo trzeba przyznać, że to, że inflacja wyhamuje, to były jakie głosy rozsądku. Nie wiedziałem nawet. Bardzo ładne na XStation są te wykreśki. 15,6 było tutaj, to był taki pik, ten na początku lipca, ale to są oczywiście dane za czerwiec. No i zrównaliśmy się z tym pikiem, ale ja mam takie odczucie, że jednak dane za sierpień inflacyjne będą ciekawy jestem. Niższe niż te wierzchołki, że jednak wyhamujemy. Tak. Chociażby, nie wiem, ostatnio tankowałem na stacji paliw i rzeczywiście, o ile w lipcu tak mocno nie odczułem spadku cen, tak ten sierpień, przynajmniej ta połowa sierpnia, prawie połowa sierpnia, czuć różnicę. Tak, a gdzie jeszcze tankujesz? No powiedziałeś, tankowałem na stacji paliw, tak jakbyś jeszcze wybierał inne miejsca do tankowania. A niektórzy w supermarketach tankują. No tak, ale tam też jest stacja paliw. No dobra, niech się 15,6. Na tym się zakończyło. I ogólnie poza tym, że no, paliwa rzeczywiście potaniały, a czy potaniały? Dynamika wzrostu spadła, no nie mówmy, że potaniały, bo w lipcu to jest 36,8 rok do roku, w czerwcu to było potaniały w ujęciu miesiąc do miesiąca. Tak, miesiąc do miesiąca też, ale poczekaj, bo mi psujesz tutaj wejście. Ale 2,6% miesiąc do miesiąca rzeczywiście paliwa potaniały, natomiast żywność i napoje bezalkoholowe podrosły, no bo jednak 15,3% rok do roku, a 14 ponad tam było w czerwcu, więc tutaj ta dynamika przyspieszyła mimo wszystko. No ale no, paliwa trzeba przyznać, że rzeczywiście są tańsze. Jeśli chodzi o to, co najmocniej podrożało w lipcu, no to jak nie trudno się chyba domyślić, był to opał, bo ponad 120%. No i cukier, ale cukier tam 47% poszedł w górę. I LPG, jak ktoś jeździ na gnojówce, to 41% robi. Na gnojówce. Ja miałem LPG, miałem Golfa trójkę. To był mój pierwszy samochód. Golf trójka w gazie. Wow. Jeszcze w przodu zamiast znaczka była sama atrapa. Taka, była ta atrapa taka, że... Tak, i była z tej siateczki robiona? Takiej zbrojenia? Nie siateczki. Nie. Miałem normalnie po prostu bez znaczka. Nie poszedłem w siateczki, bo wiesz, mogłem. Chłopaki tuningowały, wiesz. Mogłem, tak, ale to głównie Ibizy latały na czymś takim. I kupowało się albo Leoniki. Leony, tak. Takie roczniki 2002, coś takiego, nie? Robiło się właśnie, że się siateczkę zbrojeniową kupowało, bo to było tańsze niż ta tuningowa, a podobno to samo. Z bliska pewnie delikatnie. A aerodynamiczna też jest. Aerodynamiczna na pewno. W tym tygodniu poznaliśmy też inflację w Stanach Zjednoczonych. No i tutaj też zaskoczeniem, ale tam inflacja wyhamowała. Ale nie tak, jak mówił odczyt szacunkowy, bo te dane poznaliśmy w środę. Nawet lepiej. Bo mieliśmy przecież 8,5% inflację, a szacunki były, że 8,7 będzie. Czyli... No to było pozytywne tak. A na odwrót przeczytałem. To było pozytywne zaskoczenie. Jezu, dobrze, widzisz, patrz, dobrze, że tutaj jesteś, o dziwo. O, widzisz, dobrze, że jesteś. No, dobrze, że jesteś. No i dziennie od razu. A wy jak mówicie swojej drugiej połówce ładnie? Zupa była zasłona. Tak mówisz do swojej drugiej połówki? Nie, bo moja druga połówka nie go... No nie, dobra, no nie będę nic... Widzę, że się wycofujesz. Odmawiam. Bezpieczeństwo jednak. No. Tak, no to jest zarządzanie ryzykiem. BHP, tak. Pamiętajcie, że wszystko ma swoje konsekwencje. Tak, o tak, na pewno. A słowa... Prawo Newtona. 8,5%, tak jest. 8,5%. Tak, 8,5, a 8,7 to były oczekiwania. Stąd też mieliśmy... niezłą reakcję amerykańskich indeksów, słabą reakcję. Na surowcach też się działo, ropa też ładny ogień zaliczyła. Ale ciekawe jest to, że w ujęciu miesięcznym mamy to, czego oczekiwalibyśmy w Polsce, czyli wstrzymania. Nie jest aż tak śmieszne, ale rozumiem, że tkwisz w zaparte. Aż może ktoś, to tak jak wiesz, w trendzie wzrostowym cały czas shortujesz i może wreszcie złapiesz ten szczyt. Zmyliło mi to, że na XStation na czerwono zaznaczyli te dane. No bo czerwono z perspektywy... szczerze mówiąc, z tej odległości nie widzę, czy to jest czerwony, czy zielony, ale miewałem zawsze problemy z odczytywaniem kolorów. Nie widzisz stąd, czy to jest czerwony, czy zielony? Ciężko mi powiedzieć, ale wiem, które jest białe. Kochani, muszę przerwać ten program. Przerwamy program. Halo, Jurku. No nieważne. Co takiego ciekawego, no to że w perspektywie miesięcznej... Każdy ma tam jakieś swoje zboczenia. Jakieś swoje perwersje. No dobra, miesięcznej, no przejdźmy. 0,0 w perspektywie miesięcznej. Co pierwszy raz coś takiego się dzieje w ogóle, chłopie? Od kiedy tak naprawdę? Jakoś od maja 2020 roku, jak sobie tam zobaczymy. No jestem tutaj na tej dynamice miesięcznej. No i bardzo dawno nie mieliśmy sytuacji... Listopad właśnie... 2020. Listopad jednak. Nie mieliśmy sytuacji, że w ujęciu miesięcznym nie zmieniła się dynamika inflacji. Natomiast tu też w amerykańskiej gospodarce też mamy spadki cen paliw. miesiąc do miesiąca, potem 7,7 benzyna potaniała, olej napędowy 11%, czyli no, trzeba przyznać, że więcej niż w Polsce. Ale w perspektywie rocznej na przykład mamy wzrost i tak 44% benzyny, więc nadal jesteśmy wysoko i za rok będziemy mogli powiedzieć, że inflacja jest niska. Mamy deflację. Nie, deflacji nie będzie, co zresztą jakby wszystkie, że tak powiem, wszystkie nadzieje, że będzie deflacja. Taki wyprostowany taki. Wszystkie nadzieje, że deflacja będzie w przyszłym roku, od razu, że tak powiem, rozwiał Adam Glapiński, o czym zresztą powiemy, bo napisał artykuł. Do nas? Do nas nie, ale blisko, do Super Expressu. To blisko, no. Bardzo blisko. No i co tam napisał? Bo szczerze mówiąc, pech chciał, że akurat tego wydania Super Expressu nie miałem w ręce. O, popatrz. No, w tym Super Expressie możesz przeczytać tak. W dzisiejszym wydaniu. To jest ta gazeta, gdzie z tyłu jest pani negliż. Dajcie znać, czy z tyłu tam jest pani roznegliżowana. I dalej, w Fakcie i w Super Expressie. Ja tak średnio jestem na czasie, ale tutaj dowiadujemy się z tego artykułu między innymi, że zapewnienie średniookresowej stabilności cen w Polsce w świetle obecnych danych nie będzie wymagało dalszego silnego zacieśniania polityki pieniężnej. Jak ktoś, kto czyta Super Express, może coś takiego przetrawić? Jak kupujesz Super Express, to nie po to, żeby czytać takie rzeczy. Nie wiadomo, o co tu chodzi. Chyba chodzi o to, że podobny komunikat do tego, który dostaliśmy na Molo, że no, podwyżek stóp procentowych to już tak po wakacjach za bardzo nie będzie. To jest takie zdanie w stylu okej, dla osoby, która na przykład się totalnie nawet nie interesuje, no to że o Jezu, dobrze, że jest ten człowiek, że on się tym zajmuje. No, widać, że zna się, widać, że się zna, bo jak mówi to ja nic nie rozumiem, nie? Się zna. Tak jak tym słynny w sprawie dla reportera, że no pani przyszli, podłożyli pismo, my podpisali, my nie wiedzieli, co podpisywali. Jak już nie wiem. To się zaczął, zrobił się kultowy ten. Tak, to jest sprawa kultowy dla tekst, reportera. A niedługo kultowy. Nie, sprawa dla reportera generalnie chyba zrobiła się już taka kultowa. Sprawa dla reportera to człowieku jest przecież, to jest fenomen. To jest fenomen, to jest jakiś, to jest po prostu wydarzenie kulturowe. To jest po prostu temat dla reportera. To jest temat dla reportera, naprawdę. Ale no, jak już się pisze do takiego medium, no to może warto byłoby trochę przystępniej. Nie wiem, czy nikt tego nie zredagował. To tak naprawdę jest, wiesz, tak jakby wziąć transkrypcję wypowiedzi z posiedzenia, z konferencji po posiedzeniu RPP i wrzucić to do tabloidu. No przecież to nie ma sensu, no bo chyba, że rzeczywiście to ma taki cel, że ktoś przeczyta, nic tego nie rozumiem i koniec. No i dobra, zostawiajmy tym, co się znają. Te newsy, to podsumowanie tygodnia już wymknęło się spod kontroli. Nie wiem, ile ten program trwa ile? 15 minut. Tak. Idzie nam ciężko. No. Idzie nam po, jak to mówią, po gruzie czy po grudzie? Tu idzie nam ewidentnie po grudzie. Po grudzie nam idzie, natomiast a co się tak naprawdę i właśnie a propos tej inflacji, no to kwestia tego, że w przyszłym roku dalej będzie inflacja podwyższona. Nie będziemy mieć deflacji. Ale chyba, że mówisz o deflacji w USA. Wtedy, jeżeli rzeczywiście mielibyśmy sytuację... Powiem Ci, że dla mnie ten scenariusz, może nie początek, nie połowa, ale koniec przyszłego roku będzie efekt wysokiej bazy. W przyszłym tygodniu, 17 bodajże sierpnia, mamy odczyt PKB w Polsce, więc zobaczymy, czy my nie wejdziemy w temat technicznej recesji. Oj, no jeszcze nie, ale blisko. Natomiast tutaj, bo ja też mam tutaj odpowiedź na twoje wątpliwości, mój drogi, w tabloidzie przeczytasz odpowiedź na twoje wątpliwości, no bo prezes Glapiński mówi, że nie można wykluczyć tego, że będzie przejściowy spadek PKB. Natomiast w Polsce nie ma takiej możliwości, żeby groziło nam załamanie koniunktury. Spodziewamy się miękkiego lądowania i to na niedługo, bo po kilku kwartałach słabszej aktywności drugi kwartał 2023 zacznie wychodzić słońce. Tak to jest tam opisane? Nie, to już ja wymyśliłem. Okay. No ja już próbuję to jakoś uatrakcyjnić, no bo normalnie tego artykułu się nie da czytać. Po prostu jest jak, nie wiem, No, nie będę tutaj próbował. Jest jak jest. No, jest jak jest. Z danych takich, które warto jeszcze odnotować... To PPP. No PPP, myślisz, że warto odnotować PPP? Myślę, że PPI jak najbardziej, inflację producencką. Bo też tutaj mieliśmy 9,8 rok do roku, czyli mniej niż oczekiwania, bo tam było ponad 10 prognozowane. I to jest dobry sygnał, nie? Dobry sygnał w tym sensie, że troszeczkę odbiera oręż Fedowi na wrześniowym posiedzeniu, bo jest coraz mniejsze prawdopodobieństwo podwyżki o 75 punktów bazowych. Ale nie czujesz, że to są takie... To jest taka... Okej, wyhamowaliśmy, ale... Że to jest jeszcze za wcześnie. Zdajemy sobie sprawę w większości przypadków, że to jeszcze nie koniec kłopotów. Fakt, cykle podwyżek w zasadzie Czesi zapowiedzieli koniec, finito finale. Ewentualnie, może jeszcze nie obniżki, ale że kolejne posiedzenie najbardziej prawdopodobnie utrzymają stopy. Z tego już pomału my też 25 punktów bazowych. No zdziwiłbym się, gdybyśmy podnieśli mocniej. Myślisz, że podniesiemy mocniej? Nie. 50 to byłoby duże zdziwienie. No. I nie wiem, co by się musiało w międzyczasie wydarzyć, żeby to było... I patrz, jak się skończył lament i wycie kredytobiorców. Nie wiem, czy się skończyło. Dlaczego uważasz, że się skończyło? Bo nikt nie lamentuje na temat czy wysokich... Czy są tu jacyś kredytobiorcy? No nie, wcześniej na czacie dało się odczuć, że te wysokie raty przeszkadzają, a... No, ale teraz są a takie to nikt, ani jeden komentarz. No ale nie musisz ich płacić. A, że w tym sensie... O to ci chodzi, no przecież mamy wakacje, no tak. No tak, no. No ale... Te wakacje jeszcze potrwają. Tak, potrwają. Wjechały na grubo, widzę, że wjechały na grubo, no. No tak, a wiesz, że od stycznia też wskaźnik referencyjny przecież się zmienia. Tak jest. No, no i to będzie ciekawe, o ile rzeczywiście efektywnie spadną raty. Bo to... Ale powiem ci, że nie do końca jednak czaję zmianę tego wskaźnika referencyjnego, ja bo myślę, nie da się je zmienić. To jest czaję. Na zasadzie pokażmy, że coś robimy, ale i tak nie jesteśmy w stanie wymyśleć nic nowego, bo funkcjonujemy w polityce monetarnej, takim globalnym świecie, gdzie te polityki monetarne są ze sobą powiązane i nie da się odejść od powiązania ze stopami procentowymi, jeżeli chodzi o pożyczanie przez banki dalej. No tak, nie da tak, się. Tak. No też, to już powtarzałem wiele razy, że jest rozporządzenie BMR, które mówi, że nie można zmienić wskaźnika referencyjnego tak, żeby był mniej albo bardziej korzystny dla którejś ze stron. A wiadomo, że jeżeli ten Wibit, to nie jest Wibit, to jest... Na pewno nie Wibowit. Nie, jak on się będzie nazywał ten wskaźnik? Warszawski indeks, nie pamiętam, no ale ten, który ma być tym kandydatem największym, że tak powiem, najbardziej prawdopodobnym, no jeżeli on obniży na przykład o 20-30%. WIBOR plus. Obniży o 20-30% te raty, tak przeciętnie, no to on będzie jakby zaprzeczeniem, jak będzie złamaniem tej regulacji BMR. I co wtedy? Czy też będzie wieloletnia batalia z Unią i mówienie, jaka to Unia jest zła, bo... Myślę, że tak. Dlaczego nie? Jak jest, dalej jest Izba Dyscyplinarna, dalej... Myślę, że właśnie pięknie wejdzie retoryka ta sama, że my chcemy dobrze, ale nie możemy. To jest przed wyborami i to jest dobre, bo może to skonsolidować elektorat. Robimy głosowanie. Kto uważa, że wybory będą przyspieszone na wiosnę? Ja nie uważam, że będą przyspieszone. Okej, piszcie w komentarzach. Czy uważacie, dlaczego miałoby być przyspieszone? Bo uważam, że jeżeli wakacje teraz dały ulgę, to jest to taki ostatnia szansa na to, załapmy się jeszcze na ten długi ogon dobrego wrażenia. Tak jest. Moim zdaniem tak. W sumie, gdyby wybory miały być w okolicach powiedzmy pierwszego kwartału przyszłego roku, no to jeszcze tutaj, wtedy wiesz... Tutaj wszyscy, nawet ci, którzy normalnie na Zjednoczoną Prawicę, na PiS czy tam na Solidarną Polskę by nie głosowali, no to trzeba przyznać, że czekajcie, ja sobie myślę, że wiele osób niezdecydowanych zagłosowałoby właśnie na obecny układ władzy. Pomijam już fakt, że nie za wiele do zaoferowania ma tam szeroko pojęta opozycja i to jest chyba najgorsze w tej całej sytuacji, w której się znajdujemy. Trzeba to przyznać, ale no nie wiem, czy jest sens wchodzić w takie tematy polityczne. Mi się wydaje szczerze, to byłby trochę... Gdyby teraz zmiana wskaźnika referencyjnego od stycznia byłaby zgodna z rozporządzeniem BMR, to znaczyłoby, że mimo rezygnacji z WIBOR-u i tak ludzie płaciliby praktycznie te same raty. I to mogłoby wzbudzić takie wkurzenie, że obiecaliście, że będzie lepiej, obiecaliście, że ten nacisk ze strony banków, tak to nazwijmy, że to będzie mniej dotkliwe, a tu się okazuje, że ja płacę 15 zł mniej na przykład niż w Ty polityczny grudniu. Taki jesteś. Ale posłuchaj. No. I wydaje mi się, że lepiej te parę miesięcy, że tak powiem, otrzymywać ostrzeżenia z Komisji Europejskiej, która będzie mówiła, że no łamiecie rozporządzenie BMR, będzie nałożona kara i wygrać wybory, niż nie wygrać wyborów przez chociażby coś takiego i być w zgodzie z rozporządzeniem BMR. Moim zdaniem to nie będzie czynnik decydujący na wyborach. Nie będzie to czynnik decydujący, ale będzie na pewno będzie walka o te decydujące głosy. Twardy elektorat to jest... Nie, to nie jest tak, że twardym elektoratem wygrasz wybory. Twardego elektoratu też w ogóle nie trzeba do niczego przekonywać, bo on jak zagłosuje na tę konkretną partię. Czy mówimy o PO, czy o PiS, twardy elektorat zawsze głosuje na nich. Myślę, jest więcej partii niż PO i PiS. Jest więcej, ale mówię o tych, które mają najwięcej do ugrania jakby. Mhm. Ankietka. Nie 57%, już mamy 55 głosów. Szybka ankietka, szybkie głosowanko. No, tak pięknie, to się odbywa. Tak to się odbędzie na wiosnę. Szybka ankietka, szybkie głosowanko. W piątek decyzja, w niedzielę liczenie. I myk. A wiesz, że jak sobie tak już gadamy o bankach centralnych, no to w rumuńskim banku centralnym zostanie zatrudniona wróżka. Analityk techniczny. Wróżka, astrolożka. Ale wiem, co miałem poszukać. No dobra, dawaj, możesz komentować. I ogólnie no jest to ciekawy temat. To tak jakby wróżbita Maciej na przykład, nie wiem, został zatrudniony w NBP, ale problem jest taki, że niestety będzie dyrektorką działu zaopatrzenia. Nie będzie miała nic wspólnego z jakimiś analizami rynkowymi, nie będzie miała nic wspólnego z doradztwem. Szkoda, nie? Mhm. Patrz. Co to jest? Rytuał wzmacniający jedną dziedzinę, na przykład finanse, za 850 zł, a my akademię sprzedajemy za 1000. A ile taki rytuał trwa? Wow, konsultacja super VIP, 30 minut, 1500 zł. A wiesz, co jest najlepsze? A to jest ten Maciej? To jest ten wróżbita Maciej? No, wróżbita Maciej, skrzątek. Ale to jest ten wróżbita Maciej. Czekaj, no kliknę na stronę główną, to zaraz ci powiem. No tak. To jest chyba on. Wow, to jest on? Nie wiem, dajcie znać, czy to jest on. Tak, to jest on, raczej tak, no. Konsultacje Super VIP 30 minut, 1500 zł. No i teraz musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest dużo, czy to jest dla ciebie mało? Czy zależy ci na sukcesie w twoim życiu? Czy zależy ci na realizacji... Powinienem teraz stosować karty. Czy zależy ci na realizacji najskrytszych marzeń? Co ten wróżbita w Rumunii ma pomóc? No mówię ci, że ma pracować w dziale sprzedaży. Nie ma nic wspólnego z wróżeniem. A, myślałem, że w dziale analiz. I przyznam się, że na clickbaita się złapałem i potem powiedziałem, a niech mnie... Wy też dostaniecie clickbaita. Ty też dostaniesz clickbaita. No wiesz, no bo w sumie jak jesteś wróżbitą, to nie jesteś wróżbitą cały czas. No ale patrząc po 15 minut 250 zł, 30 minut 400 zł. Czyli... Trzeba się cenić, no wiesz. Jak się słabo cenisz, to ludzie też będą cię słabo cenić. Jak się dobrze cenisz, to ludzie zaczną na ciebie patrzeć bardziej łaskawym okiem. Możliwe, no. Ale piękne. I to drzewo wyrastające z księgi, to pokazuje, że tutaj jest bogini Gaja, życie. Ale patrz, jak płacisz 1100, czyli 2 razy więcej niż normalnie, to masz 3 dni i się 30 minut znajdzie. Konsultacja VIP realizowana w pierwszej kolejności do 3 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na konto. Wow! Wow! To się opłaca! Widzisz, jak się da tutaj? No. Od podłączeń, od klątwy. Ale ja się założę, chociaż nie jestem w stanie tego zweryfikować, bo nikt się nigdy nie przyzna, ale założę się, że nie jeden prezes jakiejś spółki, nie jeden polityk takie konsultacje sobie wykupuje i wydaje na to grubą pęgę. Nie wiem. Rytuał odcinający od podłączeń energetycznych. Byku, wystarczy do zimy poczekać. No. Nie trzeba za to płacić 650 zł, naprawdę. Rytuał, no ale wzmocnienie w konkretnej sprawie. Słuchajcie, i jak już jesteśmy w takim rozwojowym bullshicie, to jest taka anegdota z tym. To jest rozwojowy bullshit? To nie jest rozwojowy, to jest bullshit po prostu, a nie rozwojowy bullshit. Jest anegdotka z Warrenem Buffettem. Zresztą o nim sobie też powiemy w sumie, nie? O Buffetcie? Zawsze jakiś cytat. Ja znam 3 cytaty, mogę użyć jednego. Wiesz, ile rzeczy można sprzedać, powołując się na Buffetta? Czyli tam ktoś go kiedyś zapytał o to, jak osiągać sukces. To było już dawno temu, w latach 90. Jak osiągać sukces, jak najbardziej efektywnie wykorzystywać swój czas. No i Buffett powiedział temu człowiekowi, to chyba był jego prywatny pilot, powiedział: wypisz 30 czy tam 35 rzeczy, w których jesteś najlepszy i w które chciałbyś się rozwijać. No i on wypisał. A ten potem poszedł do niego i Buffett powiedział: a teraz zakreśl te 5, które są dla ciebie najważniejsze i w których jesteś najlepszy. No to on zakreślił i na końcu Warren Buffett powiedział: te 5, które wybrałeś, to jedyne, na których powinieneś się skupić. A te 30 pozostałych to coś, co powinieneś skreślić grubą kreską i zupełnie o tym zapomnieć. I nie wiem, czy to rzeczywiście tak było, czy to jest taki bullshit trochę jak z Einsteinem, że Einsteinowi się wszystkie takie jakieś pseudo-coachowe teksty przypisuje. Ale no, niech każdy takie maksymy, takie aforyzmy wykorzystuje na swoje własne dobro albo na swoją własną szkodę. Przepięknie. Pięknie. No, pięknie. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję, do widzenia, dokładnie tak. Lecimy dalej z newsami. Tak naprawdę wszystko się wydarzyło, to co się wydarzyć miało, no bo dodatek węglowy klepnięty. A, no to przecież było wiadomo, że będzie klepnięty. O dodatku węglowym już mówiliśmy. Na co wydasz swoje 3000? Na nic. Czemu? A ja też mam dodatek węglowy? Nie wiem. Nie wiem, czym tam palisz u siebie w tej kozie. Nie. Jeszcze nie. No, a wy na co wydacie? Dodatek węglowy. Piszcie, czy rzeczywiście kupicie węgiel. I ogólnie jest taki temat, który powinniśmy poruszyć, a jeszcze go nie poruszyliśmy. No to powiedz, porusz. Progresywny podatek Belki. No ale tam nie... Poszła fama, bo rzeczniczka się wypowiedziała z Ministerstwa Finansów, tak? Tak. W poniedziałek. Że wice chyba minister to była pani? Czy to była pani wiceminister czy rzeczniczka? Nieistotne, no ktoś oficjalny z Ministerstwa Finansów. No i żadnych konkretów, ale coś tam było przebąknięte o tym, że fajnie by było, gdyby były jakieś udogodnienia dla ETF-ów. Ale tam bardziej chodziło o udogodnienia dla emitentów ETF-ów, a nie udogodnienia dla... No już nie da się bardziej, jakie udogodnienia? No nie, no żeby mieli na przykład z prospektami emisyjnymi mniej formalności, żeby można było taniej wypuścić ETF na rynek. Ale emitenci, ja mówię z perspektywy osoby, która kupuje. No można byłoby na przykład dać, jeżeli mówimy o progresywnym podatku Belki, to moglibyśmy też zróżnicować podatek Belki w zależności od... O kurde. Ja myślę, że nie powinniśmy kontynuować tego tematu, bo podsuniemy jakieś głupie pomysły. Najlepiej powiedzieć, że mam nadzieję, że ten podatek nie wejdzie, ten progresywny, i to, że podawany był przykład Danii, że tam podatek wynosi nawet 42%, jest złym. Proszę? Nikt go tam nie płaci. Znaczy, nikt tam nie płaci takiego podatku. To, że jest, no jest. Taka jest prawda, że jest. Ale ja na przykład fajnie by było, gdyby było na przykład zwolnienie, tak jak jest częściowo w przypadku na przykład kryptowalut w Niemczech. Mówi się, że takie są drakońskie podatki w Niemczech, ale tam na przykład kryptowaluty, które trzymasz na portfelu jednym więcej niż 48 miesięcy, są zwolnione z podatku od dochodu kapitałowego. No bo rząd niemiecki bardzo dobrze zdaje sobie sprawę, że z tego nic nie będzie. Przykładowo. Natomiast... I tak by nie zgarnęli z tego pieniędzy. Znaczy, i tak byłoby ciężko to ściągnąć, ale no ogólnie jest to przykład dobrej regulacji. Na przykład trzymasz akcję więcej niż 5 lat na rachunku i... Później transakcja zbycia i jeżeli tam jest rzeczywiście zysk, no to można byłoby tutaj zastosować zwolnienie. Patrz, nas tak możliwe, że co, zbliża się hossa, będzie źle jeszcze w tym roku? Czy będzie hossa? No, zobaczymy. Jak, no to na pewno zobaczymy, czy będzie. To mi się wydaje, że nie będzie tutaj... Nie wiem, ja mam jakąś potrzebę jakieś prognozowania po tym Macieju Wróżbicie, bo boję się, że mi robotę weźmie. No. Albo jakiś inny. Wydaje mi się, że nie będzie takiego scenariusza, w którym recesja pociągnie za sobą rynki i, że tak powiem, no jeżeli jesteście inwestorami pasywnymi, no to jest dobry moment. I jeżeli... Na zakupy. No tak, tak. To nie jest rekomendacja oczywiście. W żadnym wypadku. Nigdy w życiu. No ale wiemy, po co tu jesteśmy. Dla rozrywki głównie, tak? Nie. Wczoraj miałem webinar na ten temat, ale też wspominałem o tym, że ten scenariusz, kiedy będziemy mieć jakąś, nie wiem, najbardziej czarny scenariusz, którym się cały czas straszy i tak dalej, spadki amerykańskich indeksów poniżej poziomów z pandemicznego krachu, jakieś takie nie wiadomo co, no raczej nie wiem, co by się musiało stać, żeby coś takiego rzeczywiście miało miejsce. Musiałoby się tutaj bardzo wiele różnych najgorszych możliwych czynników razem z eskalacją konfliktu Tajwan, Chiny i no nie, jakby wszedł... O Tajwanie weszło nagranie na nasz kanał. Serdecznie polecamy. Dawajcie znać, jak wam się podoba. Jak wam się podoba to nagranie. Jeszcze tam nie rozważamy oczywiście prawdopodobieństwa tego, na ile inwazja Chin na tak naprawdę chińską prowincję Tajwan jest prawdopodobna. Natomiast pokazaliśmy, jakie znaczenie ma gospodarka Tajwanu. No i rynek kapitałowy. Kto zauważył? Co rynek kapitałowy? No, mówiliśmy też o rynku kapitałowym na tym nagraniu. Najważniejsze spółki i to, jak można uzyskać na nie ekspozycję. A, tak jest, tak jest. Więc polecamy oczywiście ten materiał. No i też, dlaczego giełda w Tajwanie jest taka mało popularna, no bo, że tak powiem... I z ogłoszeniami. Jeszcze do newsów wrócimy, bo notatki mamy. Ale jest konkurs. Konkurs z memem giełdowym. Może być mem o nas. Bardzo chętnie przyjmiemy memy o nas. To nie muszą być... Napisane jest stwórz mem z nami w roli głównej. Tak, ale nie musi być też. Ważne, żeby był po prostu śmieszny. Ważne, żeby był fajny. No. Nie musi być koniecznie, że to musi być turbo, że my tam jesteśmy centrum, ale serdecznie zachęcam, bo te książki, które są przed Darkiem, Mistrzowie Rynków Finansowych, Analiza Intuicyjna, Analiza Wsteczna, Zawsze Skuteczna, są do zgarnięcia, więc bierzcie się za robienie memów, bo my tutaj zawsze sobie żartujemy, a teraz jest szansa na to, żeby sobie pożartować. Żebyście to wy pożartowali. Dokładnie. Wbijajcie na naszego FXMAGa. Memy można wysyłać albo na support@fxmag.pl, albo na naszym Instagramie fxmag.pl, albo na Facebooku fxmag. Tam śmiało możecie pisać. Piszcie, wyrzucajcie, wysyłajcie, wygrywajcie. Dokładnie tak. A do dodatkowość dobrze się bawcie przy tym. No pewnie, bo że tak. Ale tam... konkurs ten, który był kiedyś... Co to było? Opowieść inwestycyjna, pamiętasz? Super. No, mega fajne takie prace były. Ja myślałem, że nie będzie z czego wybierać, a tutaj przyszły takie, że było aż trudno wybrać. Piękne prace, więc wiemy, że stać was na twórcze, turbokreatywne rzeczy, więc na nie z niecierpliwością czekamy w redakcji. Lecimy dalej. Co tam masz wypisanego, że chciałbyś się podzielić z widzami? Urodziny miałem wczoraj. Tak, Darek miał urodziny. Dokładnie, Darek miał wczoraj urodziny. No, to jest news. To jest news. No piszcie tam, składajcie życzonka. Możecie śmiało składać życzonka, jakieś takie... Jeszcze nie recesja techniczna, ale blisko. Przedmurze technicznej recesji u wyspiarzy. W Wielkiej Brytanii PKB się skurczył w drugim kwartale o 0,6. No i ogólnie co z tego? Przewidywane... Lecimy dalej. Przewidywane zgodnie z prognozami, natomiast 2,9 wzrostu rok do roku, czyli słabo, ale jeszcze nie aż tak bardzo źle. A i tak powyżej oczekiwań, bo oczekiwania były 2,8. Natomiast Bank Anglii, po tym jak zresztą w zeszłym tygodniu podniósł stopy procentowe o 50 punktów bazowych, czyli dość sporo jak na BOE, no to trzeba przyznać, że oni też prognozują to, że pod koniec roku będzie recesja i to taka, która będzie co najmniej 5 kwartałów trwała. I teraz, czy coś takiego odbije się na rynku kapitałowym? No jeżeli 5 kwartałów z rzędu będzie recesja, no to tak. No. 5 kwartałów recesji? A myślisz, że to nie jest tak, że 5 kwartałów recesji tak naprawdę nie zrobi żadnego wrażenia na FTSE? Myślę, że może nie zrobić. A czy, że może nie zrobić? Czy no, że nie zrobi wrażenia na FTSE. No to jest w kontrze do tego, co powiedziałeś przed chwilą. No bo właśnie jestem wróżbitą, tak miało to brzmieć. Ale widzisz, że wyłapałeś, jednak mnie słuchasz. Słucham się, no właśnie zastanawiam się, ja co mówisz. Na XStation szukałem FTSE, a przecież to jest UK 100. A nie wiem, jak piszesz FTSE, to też powinno wyjść. No możliwe, a to źle wpisywałem, wiesz. No, ale tutaj też mamy bardzo podobną sytuację. No tutaj widzimy ewidentnie recesję. Za horyzontem. To jest D1. D1, no. No to na tej D1 bardzo tutaj widać, że tak powiem, mocne spadki. To był żart. Ale no, spadki są, ale z górki na pazurki. To jest odbicie zdechłego kota. No. Ale bardzo mocno, ale tam była trampolina. Ale rzeczywiście jest tak, że na wieść o recesji okazuje się, że ta recesja była dyskontowana tutaj. Tak, teraz tak jesteśmy, jest. Teraz jesteśmy już przy powrocie. A teraz jesteśmy już tutaj. Tak. 500 zł. 1200, bo to jest analiza piątkowa VIP. A VIP dokładnie. Mhm. Dokładnie. Czyli robiona do 3 dni po zaksięgowaniu pieniążków. Tak. Tak. To prawie jak z dywidendą jest te +3. Mm. Myślę, że można by coś takiego wprowadzić. No ale... Czy wapniak nagania? Nie wiem, na co wapniak. A wapniak coś nagrywa teraz? Nie wiem. Nie śledzę, ale pozdrawiam. Pokażcie WIG20, pośmiejemy się. Był na początku WIG20, ale tutaj nie nagania. Byczki, kto w tej branży nie nagania? WIG20, 1730 punktów. Piękne odbicie. Ale no, wrzesień nie powiedziałbym, że do końca jest tutaj szansa na to, że on będzie jakiś spadkowy, że będzie dramatycznie. Może bardziej październik, listopad, coś się wydarzy. Że w październiku będzie bardziej dramatycznie? Nie, no, że ten wrzesień, tak przynajmniej po tych wykresach widać, że rzeczywiście, jeżeli podwyżki stóp 25 punktów RPP, 75, no 50 punktów Fed powiedzmy, no to i pewnie jeszcze, jak popatrzymy sobie na CME Group, na prognozy dotyczące stóp w 2023, gdzie już tam jest dyskontowana obniżka stóp w 2023, no to... Z WIG20 też jest tak, że no tutaj bardzo dużo będzie zależało od tego, jak jeszcze mocno tłamszony będzie sektor bankowy. I jak wszystkie te negatywne scenariusze, teraz tym najbardziej negatywnym scenariuszem jest niekorzystny dla banków nowy wskaźnik referencyjny. Jeżeli rzeczywiście to się urzeczywistni. Patrz, nie wapniak, gdzie tutaj jest. Salamandra, WIG20, tam się tworzy formacja diamentu i trzeba zrobić tak jak z diamentami, czyli jako akcjonariusze musimy innym wytłumaczyć, dlaczego WIG20 jest cenny, jak diament. No bo diamenty poniekąd tak się cała fama tam na tym rynku stworzyła. A nie znam do końca tej sytuacji. Że to było, wiesz, pokazanie, że to jest unikatowe, ciężkie do zdobycia, że wiesz, nie było tak od razu, że ja macie wszyscy, że to kupujcie jest rynek i to jest takie... No poniekąd tak, no na historii tak, no. A wiesz, o co chodzi w historii? W historii jest ważne to, kto ją pisze. Tak. Podręcznik, o którym już dzisiaj wspomniałem, historia i teraźniejszość jest tego niesamowitym przykładem. Tak. I teraz pomyśl sobie na przykład, że my wierzymy w jakieś rzeczy, na przykład z XIV-XV wieku, a wydaje mi się, że tam nie było na przykład 3 skrybów do poczytania, tylko był jeden ziomuś, który publikował, a jak źle publikował, no to cześć kolego, nie? Tak zwany ghostwriter. Tak, no. Pisał za wszystkich. Za wszystkich, wszyscy za jednego. Ale też było troszeczkę jednak inaczej wtedy, bo myślę, że mniej ludzi umiało czytać. No to jackpot. Tak, więc moi drodzy, no, jesteśmy teraz w elitarnym gronie osób, które potrafią czytać. I łapka w górę za to. Myślę, że się należy, że... Dla wszystkich, wszyscy łapka w górę. No, bo takich rzeczy nie doceniamy. No, tak samo zaczniemy doceniać na przykład, nie wiem, zaczniemy doceniać Węgry, dopóki nie mamy Kataru. Albo COVID-a. No, też, no. Ale są osoby, wyobraź sobie, nawet znam osoby, które po COVID-zie wciąż jeszcze nie mają smaku i to tak z 1,5 roku już minęło. W najgorszym przypadku, najgorzej jest, jak to był kucharz. Ponoć, tak, słyszałem o takich sytuacjach, że się musieli na nowo uczyć gotować. Nie wiem, ile w tym jest prawdy i czy ktoś po prostu sobie nie zarzucił, nie przebranżowił się na przykład na kelnera, ale no, to musi być przetegowane, że tak powiem, jak ktoś no, życie straciło smak. Brzmi to troszeczkę Czarek na o. Czarek może się, bo Czarek jest fanatykiem ostrych sosów. Nie ostrych sosów. Ostrych sosów też. Może nie fanatykiem, ale dobrej kuchni. Więc Czarek może powiedzieć, czy to jest jakieś, czy to jest prawdziwe, czy nie. Czarek, w sensie? Jak nas słyszysz... Czy to jest prawdziwe? Czy koronawirus jest prawdziwy? Czy to nie, z tym uczeniem się ponownego tego. To brednie, co tutaj powiedziałeś. Ale ja mówię, że tak przeczytałem, nie, że znam kogoś takiego. No, przeczytałem... W Super Expressie tym samym? Nie, w dużym formacie. W dużym formacie, okej. Dobra, jakie mamy tam jeszcze newsy? Bo jest 18:43. No to już moim zdaniem ja ostatnio się... to, co miało być powiedziane, zostało powiedziane. Była kości zostały rzucone. Kryptoreklama wróżbity Macieja. Mamy za to jedną konsultację za darmo. Tak jest. Tylko link... dla jednej osoby i musimy jakoś to... Powiedziałeś o opłatach i podatkach w Niemczech, jeżeli chodzi o kryptowaluty. Partner naszego kanału Giełda Exmo. Link do partnera znajduje się w opisie. Tam możecie się podpiąć pod Telegram i w przypadku PLN-ów jest mniejsza opłata, bo 1,49%, a na Telegramie nowości, promocje, tam możecie sobie je zerknąć. Klikajcie oczywiście w link, jeżeli do świata kryptowalut chcecie wejść albo jak tam jesteście. Czarek pisze, nie wiem, ale są kucharze, co stracili smak, ale dalej gotują. No to widzisz, czyli jest to, o czym mówiłem, no. A tak no to o tym mówię. Tak mówisz? Nie mówię, że się... No, że... No, ale musi być ciężko, nie wiem. Ale wiecie jak to. Kto powiedział, nikt nie mówił, że będzie łatwo, jak to śpiewał znany raper Mezo. Znany raper Mezo. Widzieliście, że XTB zmieniło opłatę na CFD na polskie akcje, prowizja 0% jest. I też zmienili w akcjach był próg chyba 500 zł, najniższa pozycja, najmniejsza wartość pozycji. I też jest zniesiony już teraz chyba do 50, nie wiem. Ale gdyby ktoś właśnie potrzebował... No o Odrze nic nie powiedzieliśmy. No co o tej Odrze mam powiedzieć? Nie wiadomo, kto to zatruł tę Odrę, nie? Ale ja wiem, że nie wiadomo, ale ty tak bardzo chciałeś tą rybkę... Ja chciałem tylko nawiązać tytułem, że zdrów jak ryba w Odrze. Czaisz, co tu się dzieje? Ja wiem, co tu się dzieje, no bo robiłem tą grafikę, ale okej. Kunszt, naprawdę. Dobra, pamiętajcie o tym. Czemu patrzysz na wykres liczby osób na live'ie? Bo już przerzuciliśmy. Już się odwala od tych wykresów, nawet patrzysz na taki wykres. Nie, przerzuciłem już, bo nie będziemy rzucać XStation. Pamiętajcie o memie, pamiętajcie o życzeniach urodzinowych dla Darka, żeby on się sam nie upominał. I co tam jeszcze? Mem... Tyle i urodzinki. Co tam jeszcze? Nie zachowujcie się na rynku jak w poniedziałek jest dzień wolny od handlu. Przynajmniej w Polsce. Nie będzie sesji na GPW, bo mamy święto. Poniedziałek jest bez handlu, ale nie w Stanach Zjednoczonych, bo tam dane się pojawią, ale my live'ów robić nie będziemy, bo ja jestem z Polski. Tak, jest Matki Boskiej Zielnej, a dzień święty trzeba święcić, a mnie nie będzie, więc... No, tak mi się wydaje. Dobra, kochani, kończymy. Mega przyjemnie, jak zawsze, spędzało się z wami piątkowy wieczór. Tak jest. Tak jest. No i tyle. Jak ktoś widział Tuska, jak sikał do Odry. Już wiadomo, to już wiadomo. Udanych inwestycji, miłego weekendu. Będziecie tu za 364 dni? Tak będzie. Jak Bóg da, ta rzeka. Jak Bóg da, dokładnie. Bye bye inwestycyjne świnie. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Ale mamy ciężko, bo tak nam nie idzie to pożegnanie nigdy. No pożegnanie nie idzie, ale... Bo najwięcej osób jest na końcu. To się nagrywa jeszcze? Tak, jeszcze nie kliknąłem. Ja wczoraj na webinarze... Wiem, właśnie słyszałem o tym cudownym tym. Bo to naprawdę jest to nieintuicyjne. Dobra, klikam to. Brakuje